Dzień dobry. W ostatnim odcinku rozpoczęliśmy omawianie dokumentacji, na podstawie której można prowadzić roboty budowlane. Zaprezentowałem Wam pokrótce trzy najważniejsze opracowania. Projekt budowlany, projekt wykonawczy, a także specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, zwane potocznie STWIORB-em. Zaczęliśmy także omawianie szczegółowo projektu wykonawczego, dokładnie rzecz biorąc opisu technicznego. Gdyby ktoś z Was chciał wrócić do tego odcinka, to tu podrzucam link. Zdecydowanie zalecam, ponieważ ułatwi to zrozumienie kolejnych partii materiałów filmowych. Dziś w dalszym ciągu będziemy omawiać projekt wykonawczy i spróbujemy przejrzeć wszystkie pozostałe jego elementy. Plan sytuacyjny, niweletę oraz przekroje. Zatem przejdźmy od razu do rzeczy. Drugim co do ważności elementem projektu wykonawczego jest sytuacja, zwana także często rzutem z góry lub planem sytuacyjnym. Jest to odwzorowanie linii kolejowej przedstawiającej jej rzeczywisty przebieg w rzucie na płaszczyznę XY. W tym wypadku pomijana jest trzecia współrzędna, czyli wysokość. W sensie zaznaczane są wysokości, ale na tym odwzorowaniu istotny jest układ składający się z szerokości i długości. Jak zatem widzicie, niniejszy rysunek przedstawia sytuację z lotu ptaka. Przed analizą dokumentacji omówmy sobie, jak należy czytać tego typu rysunki oraz co kryje się pod poszczególnymi oznaczeniami. Zaczynając od najbardziej podstawowej zależności, to warto zwrócić uwagę, iż co do zasady po stronie lewej będziemy mieli kilometraż malejący, zaś po stronie prawej kilometraż rosnący. I tak, pierwszy znacznik hektometra na niniejszym szlaku podaje kilometr 124,700, zaś kolejny, będący dalej po prawej stronie, kilometr 124,800. Czyli ta zasada się sprawdza. Kolejna ogólna sprawa. Jako podkład rysunku wykorzystywana jest tak zwana mapa do celów projektowych. Mapa zawiera wszystkie istotne oraz przewidziane prawem obiekty, które powinny znaleźć się na projekcie. Mowa tu o granicach działek, granicach terenów kolejowych, drzewach, krzewach, budowlach oraz wszelkich innych ważnych obiektach, które szczegółowo reguluje odpowiednie rozporządzenie. Wszystkie istotne elementy zawiera plan zagospodarowania terenu, który jest częścią projektu budowlanego lub wykonawczego. Natomiast w opracowaniach branżowych uwypuklone są obiekty związane stricte z daną branżą. Pozostałe detale są zaznaczone, jednak tak jak widzicie na załączonym obrazku, to znaczy są wyszarzone i wrysowane cieńszą linią. Co jest ważne w tych konkretnych rysunkach, to właśnie kolejowe obiekty budowlane. I te są odpowiednio zaznaczone zgodnie z wykazem znajdującym się w legendzie. Na tym rysunku mamy 5 ważnych z punktu widzenia budowli kolejowych informacji. I tak, kolorem szarym, nieco grubszą kreską niż pozostałe elementy w tle, oznaczone są tory istniejące. Dalej, kolorem czerwonym oznaczono tory projektowane. Kolor pomarańczowy zaś to tory rozbierane lub, mówiąc ładniej, tory demontowane. Natomiast kolorem niebieskim wrysowano krawędź torowiska. Dodatkowo kolorem zielonym wraz z odpowiednią szrafurą oznaczono projektowane rowy otwarte na całej długości omawianego szlaku. Wydaje mi się, że te informacje są na chwilę obecną wystarczające, zatem możemy już śledzić projekt hektometr po hektometrze. Zacznijmy więc od wspomnianego wcześniej punktu startowego, to jest kilometra 124,700. Wraz z biegiem linii kolejowej nie widać niczego specjalnego za wyjątkiem zmiany odległości skarpy nasypu bądź przeciwskarpy rowu odwadniającego. Świadczy ona o głębokości danego przekopu, w którym obecnie znajduje się linia kolejowa, lub o wysokości nasypu, na którym jest posadowiona. Pierwsza i tak naprawdę jedyna istotna informacja z tego rysunku to kilometr 125,707 według kilometraża istniejącego oraz informacja o rozbiórce przepustu. Później się ona nam przyda, gdyż obiekty inżynieryjne wyznaczają często kluczowe fronty robót i zapewne warto będzie go uwzględnić. Do końca tego rysunku nic ciekawego nie znajdziemy, za wyjątkiem tabelki, która znajduje się zaraz za kilometrem 125,700. Dalej mamy rysunek numer 2. I od razu kolorem niebieskim mamy naniesiony łuk pionowy oraz jego parametry. Długość, promień oraz rzędną wierzchołkę.
Dodatkowo na środku długości łuku pionowego mamy zaznaczone przełamanie niwelety wraz z opisem obu tych pochyleń, w tym długości odcinków o jednostajnym pochyleniu. Oznaczenia PLP oraz KLP wskazują odpowiednio na początek oraz koniec łuku pionowego. Idąc dalej, mamy informacje o budowie nowego przepustu w kilometrze 126,075 oraz rozbiórce istniejącego przepustu w kilometrze 126,259 według kilometracji istniejącej. Dodatkowo w kilometrze 126,880 rozpoczyna się przystanek osobowy, a wraz z nim oznaczone są krawędzie peronowe, mała architektura, a także infrastruktura pasażerska. Z racji tego, że istniejący peron jest w łuku, to projektowany układ należy odpowiednio wyprofilować, prostując łuki poziome poprzez maksymalizację przyjętego promienia, a także zastosowanie odpowiednich krzywych przejściowych. Dodatkowo w celu połączenia peronów zaprojektowane jest przejście pod torami. Zapewne ono także będzie miało istotny wpływ na przyjęcie frontu progu. Ważnym jest również fakt, iż w obrębie przystanku osobowego należy zastosować specjalne odwodnienie. W tym wypadku zaproponowano drenaż, który znajduje się w osi międzytorza, a jego ślad oznacza niebieska przerywana linia. Wraz z drenażem mamy oznaczone punktowo studnie, które zbiorczo transportują wodę do wyznaczonych odbiorników. Niedaleko za stacją można zaobserwować kolejny układ geometryczny, to znaczy prosta, krzywa przejściowa, łuk. A na tym łuku znajduje się następny obiekt inżynieryjny, w tym wypadku przepust, który zostanie wyburzony oraz zastąpiony nowym. Jego kilometraż to 126,463, zaś według stanu istniejącego 126,567. Dalej mamy opis parametrów łuku poziomego, jego promień, długość oraz przyjętą przechyłkę. Na łuku znajduje się także przełamanie niwelety, które z racji małej różnicy sąsiadujących pochyleń nie wymaga zaprojektowania łuku pionowego. Kolejne punkty na trasie to wyjście z łuku poziomego do drugiego łuku poprzez krzywą przejściową. Taki układ geometryczny, łuk-łuk, nazywa się często łukiem koszowym. Podobnie jak poprzednio, wszystkie parametry geometryczne łuków są opisane na ich osi. I też mamy opisany ich promień, długość oraz założoną przechyłkę. Dalej w kilometrze 126,911, kilometr 127,013 według stanu istniejącego, mamy rozbiórkę i budowę przepustu, czyli kolejny obiekt inżynieryjny warty uwagi. Wraz z biegiem kilometraża trasa przechodzi poprzez kolejne krzywe przejściowe do dużego łuku poziomego, aż do momentu, gdy okolicy kilometra 127,300 zmienia się na odcinek prosty. Dodatkowo nieco dalej mamy kolejny łuk pionowy, a wraz z nim oznaczenie jego parametrów geometrycznych, długości, promienia oraz oznaczenia odcinków o jednostajnym pochyleniu, które ten łuk łagodzi. Do kilometra 127,700 pojawia się kolejna krzywa przejściowa, zaś jak widać po otoczeniu, tor przechodzi wysoki nasyp. Dalej, w stronę kilometraża rosnącego, krzywa przejściowa zamienia się w łuk, zaś po prawej stronie nasypu można zaobserwować przyporę oraz dodatkowe zabezpieczenie nasypu w postaci ścianki szczelnej. Ścianka ta ma długość 100 metrów oraz wykonana jest z grodzic. Grodzice, zgodnie z treścią projektu, powinny zostać pogrążone na głębokość 5 metrów. Kilometr 127,998, 128,099 według stanu istniejącego, to wiadukt kolejowy. Zgodnie z projektem, wiadukt ten powinien zostać wyburzony, a w miejsce starego zbudowany nowy, dostosowany m.in. do konstrukcji układu dwóch torów kolejowych. Na długości nowego wiaduktu w kilometrze 128,105 według stanu istniejącego znajduje się drugi obiekt – przepust. Zgodnie z projektem ma on zostać rozebrany. Zaraz za wiaduktem mamy kolejny łuk pionowy, a nieco dalej łuk poziomy przechodzi z powrotem na krzywą przejściową. Na końcu krzywej przejściowej tor już jest zaprojektowany jako odcinek prosty,
a taki stan rzeczy utrzymuje się do końca, bo aż do kilometra 128-600. Kilometr ten stanowi także koniec przedmiotowej inwestycji oraz omawianego przeze mnie szlaku. Analiza planu sytuacyjnego pozwala na zobrazowanie informacji z opisu technicznego oraz ich umiejscowienie w konkretnych punktach przebudowywanej linii kolejowej. Jak widzieliście, dostajemy także komplet innych informacji, które mogą być istotne z punktu widzenia ogólnego prowadzenia prac oraz dane na temat najbliższego otoczenia inwestycji. Nasz ogląd na sytuację nabiera coraz lepszego kształtu i mamy już praktycznie komplet informacji o inwestycji. Zostały nam jeszcze do sprawdzenia niweleta oraz przekroje, konstrukcyjne oraz poprzeczne w konkretnych miejscach na linii kolejowej. Przejdźmy zatem najpierw do niwelety, która obok planu sytuacyjnego jest kolejnym odwzorowaniem projektowanego odcinka linii kolejowej. Niweleta jest zasadniczo dopełnieniem planu sytuacyjnego. Tutaj mamy także dwa wymiary, lecz w odróżnieniu do planu sytuacyjnego kluczowe są długość oraz wysokość, czyli posługując się wcześniej założonymi wymiarami oś Y oraz Z. Niweleta powinna być tworzona osobno dla każdego toru, gdyż każdy z nich może mieć odmienne parametry geometryczne. I tak jest w przypadku omawianego odcinka linii kolejowej numer 202. Są stworzone dwie niwelety, dla toru numer 1 oraz dla toru numer 2. Z racji tego, że będziemy się skupiać na torze numer 1, to tylko tę niweletę sobie przeanalizujemy. Sam rysunek ma pewne ustalone reguły kompozycji. Część główną stanowi odwzorowanie liniowe poszczególnych elementów trasy, zaś pod rysunkiem jest tak zwana taśma z informacjami uzupełniającymi. Tam, w zależności od dokładności, potrzeb inwestora lub dotychczasowego doświadczenia projektantów, mogą znaleźć się różne dane. Standardowo taśma musi zawierać informacje o stanie istniejącym oraz o stanie projektowanym. Dla każdego toru powinny zostać określone minimum dane o pochyleniach jednostajnych, łukach pionowych oraz projektowanych rzędnych główki szyny. W przypadku toru numer 1 na linii kolejowej numer 202 mamy dodatkowe informacje, które mogą pomóc podczas prowadzenia robót budowlanych, a także lepiej przedstawić sytuację w obrębie projektowanego toru. Stąd na rysunku znajdziemy m.in. wartości pochyleń, ich kierunki, łuki pionowe oraz ich parametry geometryczne, a także dane o obiektach inżynieryjnych, przystankach osobowych lub ewentualnych przejazdach kolejowo-drogowych. Jako uzupełnienie na taśmie oraz na rysunku znajdziemy rzędy rowów odwadniających, lewego oraz prawego, a także profil terenu, który sąsiaduje z linią kolejową. Ten, podobnie jak rowy, posiada odwzorowanie zarówno po lewej stronie toru, jak i po stronie prawej. Dodatkowo, jako uzupełnienie niwelety, na samym dole taśmy znajdziemy informacje o odległościach między kolejnymi punktami, hektometraż oraz sytuację liniową, czyli wyciąg podstawowych danych z planu sytuacyjnego, w tym wypadku dotyczących wyłącznie sytuacji dla toru numer 1. Kilometraż, podobnie jak na planie sytuacyjnym, ułożony jest od lewej do prawej, to znaczy, że wraz z biegiem osi w prawo kilometraż rośnie. Tak jak w każdym rysunku, na końcu niwelety znajdziemy standardową tabelkę projektową wraz z stosowanymi opisami. Tyle wstępu wystarczy. Zacznijmy analizować to, co się dzieje na naszym odcinku linii w oparciu o omawianą niweletę. Zacznijmy zatem od rysunku zasadniczego. Od początku analizowanego odcinka nie dzieje się za wiele, to znaczy mamy układ projektowany, zaznaczony kolorem czerwonym, oraz układ istniejący, zaznaczony kolorem czarnym. Wraz z biegiem linii w kierunku rosnącego kilometraża można zaobserwować wartość pochylenia podłużnego toru oraz kolejne obiekty inżynieryjne, które wymieniałem podczas analizy planu sytuacyjnego. Tutaj warto zauważyć, jak poszczególne elementy obiektów są ulokowane względem toru. Pozwala to od razu stwierdzić, jak duży będzie naziom nad projektowanymi oraz istniejącymi obiektami. Idąc dalej po niwelecie, w kilometrze 126-500 następuje tak zwane przełamanie niwelety, to znaczy zmiana poziomu odniesienia.
Stosuje się to często, aby pomimo dużych pochyleń podłużnych linii dostosowywać rysunek do standardowej szerokości rolki, która najczęściej wynosi 297 mm i odpowiada wysokości kartki A4. Co warto także odnotować, to fakt, że mniej więcej od kilometra 127-400 następuje dość duża zmiana rzędnej główki szyny między stanem istniejącym a stanem projektowanym. Tor projektowany znajduje się poniżej istniejącego. W kulminacyjnym miejscu, w okolicy kilometra 128-050, różnica ta wynosi prawie 1,70 m, co jest wartością bardzo dużą i będzie musiało to być uwzględnione podczas prowadzenia robót budowlanych. W śladzie niwelety różnymi kolorami są wyznaczone pozostałe profile istniejącego terenu oraz rowów, które wykonano dla obu analizowanych stron. Dane na taśmie przedstawiają wartości poszczególnych rzędnych z modułem odległości, który w tym wypadku wynosi 25 m. Dodatkowo, w przypadku infrastruktury liniowej, czyli torów oraz rowów, wykonano profile, a także zaznaczono odcinki o jednorodnych pochyleniach terenu. Z racji tego, że niweletę jest nieco trudniej omawiać liniowo niż plan sytuacyjny, to niniejszy kadr był na tyle wolno przedstawiony, że każdy z Was może sobie w dowolnej chwili przewinąć rysunek do odpowiednich miejsc, które chcielibyście zobaczyć. Ja w tym miejscu zakończę i przejdę do przekrojów, które dadzą nam bardziej szczegółowe informacje na temat konstrukcji drogi szynowej. Przekroje, jak sama nazwa już wskazuje, dają nam obraz będący odwzorowaniem linii kolejowej po jej myślowym przecięciu w konkretnym miejscu na linii kolejowej. Z racji tego, iż miejsc przecięcia może być nieskończenie wiele, to przyjmuje się, że przekroje poprzeczne wykonuje się z pewnym modułem, najczęściej 50 lub 100 metrów. Natomiast punktem wyjścia do każdego z tych przekrojów poprzecznych jest tak zwany przekrój konstrukcyjny, stanowiący typową konstrukcję linii kolejowej w różnych układach geometrycznych lub sytuacjach na analizowanym odcinku. Zacznijmy sobie omawianie właśnie od tego typu przekrojów. W naszym przypadku mamy kilka typowych sytuacji, które zostały tu przedstawione. Jednak układ konstrukcyjny poszczególnych warstw jest co do zasady podobny. Zmienia się jedynie ukształtowanie podtorza. Sprawdzając przyjętą konstrukcję drogi kolejowej, możemy powiedzieć, iż licząc od główki szyny, mamy następujące elementy konstrukcyjne. Szynę 60E1 przytwierdzono przytwierdzeniem W14 lub W21. Podkłady strunobetonowe typu ciężkiego PS93 lub 94, podsypkę tłuczniową grubości 35 cm pod podkładem, warstwę ochronną z niesortu o grubości 35 cm, geowłókninę techniczną oraz warstwy konstrukcyjne podtorza. Sama nawierzchnia w poszczególnych wariantach się nie zmienia, a ewentualnym modyfikacjom ulegają warstwy podtorza lub wymiar pryzmy tłuczniowej. Spróbujmy jednak powiedzieć kilka słów o tych pięciu typowych sytuacjach. Więc zacznijmy analizę od lewej do prawej. Na samym początku mamy tor na szlaku w przekopie. Tu sytuacja jest najprostsza, nie ma żadnych istotnych modyfikacji, wszystkie wymiary są książkowe i zaczerpnięte z standardów technicznych dla tego rodzaju linii kolejowych. Analizując szczegółowo, mamy tutaj typowy przekrój daszkowy z wymienionymi warstwami nawierzchni. Wierzchołek daszka pokrywa się z osią międzytorza, a następnie z zadanym pochyleniem wszystkie warstwy kształtowane są w kierunku ku dołowi, zapewniając grawitacyjny odpływ wody na krawędź torowiska, a dalej do ewentualnych rowów. Dalej, po prawej, mamy tor na szlaku w nasypie. Tu już mamy pewną modyfikację, to znaczy pojawia się nam tak zwana ława nasypu, która stanowi taką półkę uformowaną z warstwy gruntu. Dodatkowo po lewej stronie mamy przekrój rowu płonnego oraz zaprojektowaną ławę dla tego rowu. Kolejno idąc w prawo mamy tor na szlaku w przekopie na łuku. Tu od razu widzimy, iż oba tory są pochylone o wartość wynikającą z dobranej przechyłki w kierunku środku łuku poziomego. To
to pochylenie implikuje ukształtowanie dalszych warstw pryzmy podsypki oraz całego podtorza. Następny rysunek to tor na szlaku w nasypie na łuku. Tutaj łączony jest układ z poprzedniego rysunku oraz sytuacji typowej dla torów nasypu. Czyli nie dość, że mamy modyfikacje wynikające z przechyłki na łuku, to jeszcze należy pamiętać o ławie nasypu. Ostatni rysunek to przekrój w rejonie peronów na przystanku osobowym Siemianice. Tu mamy dwie istotne modyfikacje. Pierwszą jest ukształtowanie warstw torowiska w tzw. odwrotny daszek, który kieruje wodę do środka międzytorza, gdzie znajduje się drenaż, zaś drugą są zmniejszone wymiary pryzmy tłuczniowej, która pozwala na należyte wsiadanie i wysiadanie pasażerów na peronach, a także wynika z posadowienia peronów blisko toru. I w sumie to wszystko. Te przekroje konstrukcyjne należy wykorzystać przy wykonywaniu przekrojów poprzecznych, więc od razu przejdźmy do nich i zobaczmy, jak one będą wyglądać w rzeczywistości. Proszę bardzo, oto one. Przekroje poprzeczne. Z racji tego, że mamy bardzo dużo przekrojów poprzecznych, to pozwolę je sobie przewijać i wraz z postępem kilometracji omawiać bez ewentualnego zatrzymywania oraz wracania z powrotem. Zanim jednak puszczę rolkę z rysunkami dróg, to podobnie jak w przypadku innych rysunków, wypada powiedzieć kilka słów wstępu. Popatrzmy sobie na przekrój w kilometrze 124-700. Pozwolę sobie go dla lepszej czytelności nieco powiększyć. Ok. Zatem pierwsza rzecz. Jak widzicie, jest przed nami sytuacja, która wygląda dość podobnie do przekroju konstrukcyjnego. Jest to chyba w miarę klarowne. Jednak przekrój ten został odniesiony do planu oraz niwelety w tym konkretnym miejscu, w kilometrze 124-700. Jak widzicie, mamy tu linię kolejową w lekkim przekopie, odnosząc się do strony przy nowym torze numer 1 i w lekkim nasypie, odnosząc się do strony przy nowym torze numer 2. Skąd to wiem? Wynika to z usytuowania osi toru oraz innych parametrów konstrukcyjnych na tym przekroju. Spróbujmy je teraz dokładnie odszyfrować, żebyście i Wy o tym mieli pewność. Przekroje zawierają pewien wycinek terenu. Jeśli nie ma potrzeby, to przekrój jest tworzony na podstawie kilkunastu punktów, które wzajemnie połączone tworzą profil terenu, bądź mówiąc szerzej, istniejącą sytuację w obrębie przekroju. Linia ta powinna być w miarę dokładna, jednak nie ma potrzeby wykonywać pomiarów co kilka centymetrów. Wystarczającym jest, aby ściągnąć wymiar z punktów charakterystycznych, np. granicy terenu zamkniętego, krawędzi przeciwskarpy rowu, krawędzi rowu, torowiska, pryzmy tłuczniowej i tym podobne. Na podstawie tych punktów otrzymuje się informacje wykorzystywane dalej przy projektowaniu. Kolorem czerwonym wraz z takim nietypowym znacznikiem w punkcie centralnym rysunku mamy oznaczenie cyframi 63-96. Jest to znacznik wysokościowy dla osi obu nowo projektowanych torów. Tak się akurat składa, że oba są na tym samym poziomie, który wynosi 63,96 m powyżej poziomu morza. W tym przekroju projektowana oś toru numer 2 pokrywa się także z osią toru istniejącego, co potwierdza linia wraz z odnośnikiem znajdująca się poniżej znacznika wysokościowego. Krótkie wyjaśnienie. W tym projekcie nie są wrysowywane szyny, podkłady i podsypka tłuczniowa, ale poprzez analogię, znacznik osi toru oraz wysokość główki szyny, można sobie myślowo je dopasować. Nie ma zatem potrzeby, aby na każdym przekroju te elementy pokazywać, gdyż tylko zaciemnią rysunek. Dalej, dodatkowo, kolorem czerwonym, taką grubszą linią, jest wyznaczona krawędź projektowanego podtorza wraz z rowami. Licząc od tego poziomu i porównując go ze stanem istniejącym, będzie wyznaczana wartość wykopu. I tu nie ma rozróżnienia, czy będzie wykopywany staroużyteczny tłuczeń, czy też grunt rodzinny. Po prostu wykop. Wartość wykopu jest przedstawiona jako powierzchnia terenu i zestawiona w prawym górnym rogu każdego przekroju. Podobnie kolorem niebieskim jest oznaczony nasyp oraz zestawiona jest ilość jego dobudowy. Trzecią grupą prac ziemnych, która jest oznaczona i zebrana, to budowa warstwy ochronnej. Ta została oznaczona kolorem żółtym.
Podobnie jak pozostałe prace, ilość powierzchni do budowy warstwy ochronnej została zestawiona w prawym górnym rogu tego rysunku. Jako uzupełnienie informacji z rysunku, pod każdym przekrojem znajduje się krótka taśma wraz z odległościami oraz wysokościami dla danego przekroju. Wysokości podawane są w metrach nad poziomem morza w odniesieniu do założonego układu współrzędnych, zaś odległości podaje się w metrach, a w ich przypadku punktem odniesienia jest jedna, wybrana oś projektowanego toru. W tym wypadku jest to oś projektowanego toru numer 1. I myślę, że tyle informacji nam wystarczy. Gdyby zaszła potrzeba troszkę szerzej to omówić, to wrócę do tego w konkretnych miejscach podczas przestawiania konkretnych robót. Popatrzmy teraz, jak wyglądają przekroje na naszym analizowanym odcinku linii kolejowej. Więc raz jeszcze kilometr 124,700 i jeszcze raz zaczynamy. Jak widzimy, na początku jesteśmy w sytuacji pośredniej, takim nasypoprzekopie, który ewoluuje nam w konkretny nasyp. Oczywiście nie jest to jakiś mega wysoki nasyp, ale nasyp. Sytuacja ulega zmianie mniej więcej w kilometrze 125,50 i tam linia kolejowa wchodzi do przekopu. Podobnie jak w przypadku nasypu, nie jest to mega głęboki przekop, ale jednak przekop. I takim przekopem będziemy szli aż do końca tego rysunku, czyli do kilometra 125,750. Czasem pojawi się nam lekka dobudowa nasypu ze względu na budowę do drugiego toru, zaś czasami będzie trzeba nieco poszerzyć wykop w związku z nieodpowiednim pochyleniem skarb lub przeciwskarb rogów. Kilometr 125,800 to dalej przekop, który trwa do około kilometra 125,950. Tam zaś przechodzi w nasyp aż do momentu wejścia w przystanek osobowy. Na odcinku kolejnych 200 metrów mamy nietypowy przekop, który związany jest z uformowaniem daszka odwrotnego, o którym wspominałem podczas omawiania przekrojów konstrukcyjnych. Kończy się on w okolicy kilometra 126,350, a następnie od razu linia przechodzi w duży nasyp i tak aż do kilometra 126,525. Można tutaj także zaobserwować takie ciekawe schodki przy skarpie dobudowanego nasypu. Po co one są zaznaczone i do czego służą, dokładnie opiszę podczas omawiania prac ziemnych. Zaraz za kilometrem 126,525 nasyp przechodzi z kolei w głęboki przekop. I taka sytuacja ma miejsce mniej więcej do kilometra 126,800. Od tego miejsca mamy stany pośrednie, to znaczy z jednej strony linii kolejowej mamy nasyp, z drugiej strony mamy przekop. W okolicy kilometra 127,0 linia kolejowa się wypłaszcza, a sama droga kolejowa jest umiejscowiona w małym nasypie. Począwszy od kilometra 127,450 wysokość nasypu wzrasta wraz z biegiem kilometracji. Dodatkowo od kilometra 127,700 pojawiają się także przypory. Najpierw po stronie toru numer 1, zaś potem projektowane są po obu stronach nasypu kolejowego. Dla przypór zestawiono także ich powierzchnię w danym przekroju poprzecznym w ten sam sposób jak dla nasypu, wykopu oraz warstwy ochronnej. Dodatkowo po stronie toru numer 1 zaprojektowana jest ścianka szczelna z grodzic zabitych na głębokość 5 metrów w grunt rodzimy. Kontynuowana jest ona przez następne 100 metrów. Druga przypora pojawia się dopiero w okolicy kilometra 128,100. I w takim układzie, tor w nasypie, a po obu stronach przypory, linia kolejowa numer 202 znajduje się aż do końca analizowanego odcinka. I to by było na tyle, moi mili. Skończyliśmy przegląd dokumentacji projektowej. Możemy z czystym sumieniem zająć się budową. Mamy komplet informacji o naszym odcinku linii kolejowej.
Ale zanim wbijemy łopatę i rozpoczniemy zasadnicze prace budowlane, należy wykonać przygotówkę oraz zorganizować plac budowy. I o tym opowiem w następnym odcinku. Oczywiście o pewnych najważniejszych zagadnieniach. Tyle ode mnie na dziś. Dziękuję, że oglądaliście do końca i zapraszam na kolejny odcinek. Cześć!